myśleli, że to ten. A to jest Janek. Ty betoniarę bierz, nie to. To jest w ogóle taka sytuacja, Janek, że. A czekaj, co to jest? No o nie, betoniara. To jest taka sytuacja, że tutaj, kurde, żeśmy zrobili robotę. Bardzo. Nie dość, że w niedzielę to jeszcze niepotrzebną, nie? No, trochę tak. To jest, wiesz co mi się przypomniało? Jak na robocie zawsze ktoś był, kto jak miał jakieś obowiązki, na przykład coś tam porobić, to robił wszystko, tylko nie to, nie? Czyli tak, bo mu się nie chciało po prostu, kurde. Bo to jest tak, że jak ktoś ci każe i czujesz, że to trzeba zrobić, to to już ci się nie chce. No ja tak mam, ale to raczej, wiesz... Ale jakbyś na przykład... A... Czekaj, bo muszę tu podziękować za suba. Jak ci mama każe. Za suba? Ciekawe, jak Janek dziękuję za subskrypcję. Pewnie rapuje. Dobra, Dawidki, jestem. Grzegorz napisał, że on w niedzielę ten pracuje, idzie do piekła, wiesz? Mhm. Spoko. No wiem właśnie. Odważnie trochę. Te fundamenty. O kurde, siema Junka. Czy ty wiesz, że ja ostatnio byłem tam? Przygody, przypały. Mówiłem ci, dwa strzały stare, zniszczyłem policję. Dwa samochody policyjne, dwoma strzałami rozwaliłem. Mistrzostwo świata zrobiłem po prostu. O Jezu, Dawidek, jak ty to robisz? Jak ja widzę, jak tam ten beton stary. Stary. Ja to by muszę pokazać tu. Jak się latarkę włączało? Pod tabem? O. No chodź tu. Ty rób, stary, a ja będę... O kurde. Ty ej, uważaj, bo cię zamuruję, stary. Ty weź, bo ja nie umiem wyjść teraz. Ja pierdziele, weź mi tylko nie betonuj. Jara. Jezu, Dawidek, proszę się, co lewaj. Dawaj, mnie. Zaleję cię betonem, nie. Dawaj. Patrz. Ty, nie, stary, ja się teleportuję stąd, czekaj. Nie jestem już. Dobra, biegnę. Dobra, biegnę. No poka, poka jak ty to robisz równo. Pokaż, bo widzowie... Niech się wylewa nawet. Widzowie chcą... No, weź... Oj, stary, opętało mnie. Weź z tym. Rób, wiesz, z pierścionkiem lej, stary. No, stary. Gdzie ma Nexus? So, powiedz mi, bo mam zagłuskę. Im więcej sera, tym więcej dziur. Im więcej dziur, tym... To jest... Patrz, mogę coś powiedzieć? Sera. Ja bym chciał powiedzieć, że życzę wszystkim na tą niedzielę, żeby ich życie wszystkich były takie, kurde, po prostu proste, nie? Żeby tylko takie problemy mieli w życiu jak Nexus. Jak zalewanie. Nie, kto to... Bo to kto to powiedział? Nexus? To Nexus, z serem? Nexus. No nie, no, ale źle to napisać, Nexus. Życzę wszystkim takich problemów. Nie dziur, tylko sera mniej, no. I widzisz, błąd zrobiłeś, dlatego nie rozumiesz, Nexus, zagadki. Serowej. Koncept serowy, sera i życia. Za ile golę się na łyso? Ja niestety powiedziałem, że się nie mogę ogolić na łyso. Czemu ty się nie możesz na łyso ogolić? No bo ja, kurde, niestety mam szacunek, wiesz, dla siebie. nie mogę, ale ja nie mogę, wiesz czemu, ja Bąkol się mówiłem czemu. Bąkol ma taką szramę, ma wielką no, ja mam z Wietnamu. Kawałka mózgu. I tam mu, jak mu wyciągnęli pół, a później powiedzieli, kurde, on dalej żyje. Nie, ja ale mam nie, ten... Ale nigdy nie będzie normalnie mógł funkcjonować. A Dawidek wtedy zostanę streamerem. Bo ja mam tam takie tak dwie zostałem. Blaszki, wiesz? I to będą widoczne wtedy te blaszki. No i życie, no, dajesz. A, ale jakby ci ktoś to 10 tysięcy zaraz nie dał, to, ale nie byś, ogoli, kurde, to nie byś ogoli, stary majty na głowę założył i nie ogoliłbym się, bo nie mogę, kurde, nie rozumiesz? Stary, bym musiał wszystkie współprace moje, gdzie, kurde, jestem influencerem. No, ale byś wyglądał jak Imper, no coś. Ale nie mogę, bo bym musiał w czapce chodzić, bo ja mam, kurde, rany na tym, na głowie. Stary. Rany, kurde, widzisz, jak to jest, jak z się Wietnamu. Bez kasku chodzi, no, tak kurde. Było, no. No to byś chodził se w czapce, przecież to by ci orkłosy za dwa tygodnie odrosły. Stary. Za dwa tygodnie. A powiedz mi, czy jakbyś się golił na głowie, to czy wtedy ci taka broda rośnie na głowie? Mhm. Takie włosy jak broda, takie ostre. Tak, dokładnie. Dobra, już jest zrobione. No to. No a gdzie jest druga część roboty? Aha, trzeba iść ją załatwić. Czekaj, bo tu muszę, kurde. Stary, tu zostały fundamenty. Muszę tu wejść. Ty, dzwoni do mnie typ. Co on chce? Ocena finansowa naszej firmy wzrosła. Czekaj. No. Dobra. Ocena finansowa naszej firmy wzrosła. Możemy teraz otworzyć filię w Ambertown. Nie wierzę. Nie. Czy to jest no... To... Nie wierzę. Naprawdę jest trzeci... O kurde. Ale przygoda. Dobra, to go Jezu. Na lotnisko. Przyzywaj samochód.
No to gdzie jest? Czekaj, bo jest. Nie! Na lotnisko, ale chodź najpierw. Polećmy najpierw do tego pierwszego. No. I tych pracowników Goldwali przeszliśmy w Goldwali. Czekaj. Dziękuję za subskrypcję, warzyw. Pozdrawiam. Najpierw anuluj zadanie. O, no to ja zaanuluję. Ty, ale jak anuluję zadanie, to nam ocena finansowa spadnie. Ale może już jest zaliczone. A kto patrzy na tą ocenę, stary? Ty, ale jak się anuluje zadanie? Bo ja nie wiem, jak się anuluje zadanie. Ty, nie możemy się stąd wydostać, dopóki nie tego nie zbudujemy chyba. Departur, siema Nexus. A może można tu dać anuluj przy tym, czekaj. Rany mam z budowy. To jest... Ty, ale jak nas cofnie w rozwoju, przez to żeśmy to anulowali. To Janek, ja już myślałem, że ciebie cofnęło, co ty to. Hi Arcade. Hi Arcade? O kurde, ty masz multilanguage stream. No stary, no mam, no. Ja, haraj, hello viewers. Hello viewers. Right, we are working. We are working. This is my friend Dimitri. I am Sasha. A Dima, tyś jest Dima, stary. Dima, wstawaj. Dzisiaj tylko na 12 godzin do pracy. Ty się śmiejesz, stary. Ty się śmiejesz, a wiesz co będzie? Stary, przyjadą Ukraińcy, zostaną streamerami i nie będziesz. Koniec, bo im będzie można płacić. W ogóle już oni nie będą narzekać, że reklam nie ma, nie? A wiesz, że reklamy od 2 dni się pojawiły na Twitchu i wszyscy teraz mają reklamy i są i w końcu ja zarabiam na spłatę internetu. Tak? Kirek wysłał 20 zł. Co golenie na łyso wystarczy? Co za 20 zł mogę ogolić? Golenie na łyso wystarczy. Dzięki wielkie, Hirek. Nie no, za 20 zł to ci mogę... O, czekaj. Dobra, to sobie jedną brew mogę wyrwać, bo i tak mi wypadają. O, dobra. 2 włosy mi wypadły z brwi. Janek? Dobra. Wykonuję pracę. Wszyscy wykonują pracę. Dobra, jedziemy do Umbertown, stary. Dobra. Umbertown go. No. Dajesz to. Dowidkę. Skaryfikacja, skaryfikation, modification. Dobra. Janek. To jest zima! A my się tutaj przeziębimy. Czekaj, bo ja tu muszę zobaczyć, jakie tu są prace. Stary, prace. Nie ma żadnych prac. Czemu nie ma żadnych prac? No bo my nie znamy jeszcze, nie wiemy. Twoje biuro pokaż na mapie. 8 tysięcy, nie stać nas. Jak to? To dawaj złom. A jest złom? Jest złom. Dobra, dajemy złom. Czekaj. Gdzie jest ten? Gdzie jest parking? Szybko. Parking. Tutaj tu. Jest parking. Ja już przyzywam, dobra. Już się szykuj, rozgrzewaj się. Dostarcz pojazd, masz. Ale gdzie on? Tu z tyłu? To on? Gdzie on jest, kurde? Dajesz, no. Idę! Czekaj, Janek. Ty, my mamy taki kogucik w ogóle na dachu. Czekaj, dobra, wprawę. No i to ja rozumiem, to jest ta imersja teraz, że zima podoba, jest za oknem, wiesz, i zima w prawdziwości. Powiem ci, nie spodziewałem się tego, że ja myślałem, że ten Gold Valley na początku to będzie wszystko, a tu nagle się pojawiło takie miasto drugie, nie? I to i jeszcze się okazuje, że teraz zimowa kraina. Jezu święty. Ale ładna gałązka, prawdziwa, ze śniegiem. Myślałem, że po to po prostu... Że to nie będzie taka gra jak prawdziwość. Dobra, chodź. Musimy tu znaleźć ten złom, bo tu ktoś zginął. Trzeba trupy wyrzucić. Ty, gdzie ten złom? Stary, tutaj musi być. To jest na pewno złom? Ty, a może to jest... Ty, to jest jakaś górka, ty. Gdzie on jest? Ty, może to jest jakieś cięcie drewna. A może zamarznął? Ja bym pozamarzał, mi się wydaje. A może jest po tej stronie? Stary, to wygląda jakby to trzeba było skuć tutaj. Czuję, że tu jest zakopany samochód. Ty! Nie, to jest... Myślałem, że coś się dzieje, to się... Ja, może być na tej górce gdzieś, czekaj. Idę. Stary, nie ma go. Co to znaczy nie ma go? No jak nie ma, jak kurde musi być? Ale to może nie... Ty, a może ich nie ma? Może jeszcze się nie zespawnowały te samochody, bo nie mamy swojego biura, wiesz o co chodzi? Bo to się spawnuje od 3 graczy na serwerze, wiesz? Nie, dobra, pojedźmy do następnego złoma. Może gdzieś na drzewie wisi, może? Nie wiem, może trzeba strącić. To idziemy do innego zobaczyć. Pojedziesz. No to jadę. To czekaj, to wiesz gdzie pojadę? Do złomu. Pokaż... A... Czekaj, bo tu jest... rynek. Specjalnie się wymieni diamentów. Dobra cena za metale zawsze, pokaż. I co? Nic mi nie pokazało. Czekaj, jeszcze raz muszę. Ty, ale to mi na mnie.
Ja ci powiem, Janek, co ja teraz zjem, nie? To w ogóle nie pokazuje nic. Wiesz co mam? Nie. Sałatkę warzywną i z bułeczką sobie zjem. Tak zwany szałot. My musimy chwilę poczekać, to wiesz co się zrobi? Co się zrobi? To dostaniemy te 300 za ten, za wiesz, za jakąś tam, nie wiem, za parking czy za cokolwiek. Dobra. Tam mamy wynajęte. Polko nie musi się golić, on za rok może dwa sam od siebie wyłysieje. Śmieszność. Trochę kurde tak jest, Dawidek, no nie powiesz, że nie kurde. No i co, gdzie ten samochód? Ty no. Ale nie ma ich. Myślę, moim zdaniem że... one się pojawią dopiero jak my będziemy mieli biuro, nie? Ej, myślę, że można by było Morganowi taki zakład dać za 10 tysięcy, on by się ogolił. Jakby nie, jakby sobie zasiał włosy za 10 tysięcy, ale takie zrzeszuchy. Ale by się nie zgodził, stary. Zbudować to miasto, bo teraz nie macie odpowiedniego statusu. Nie, że nie mamy statusu, tylko gra jest tak zrobiona, że na, żeby się złomik pewnie pojawił, to trzeba mieć biuro swoje pierwsze. No i teraz czekamy na to biuro, bo mamy 7800, a nie 8000. No ale tak naprawdę to mamy jeszcze posiadłości w innych miastach. Do domu murowanego. Ty, ale ten koleś będzie budował ten czemu dom nam murowany. Hajs spada? O fuck, a bo pracownika przypisałem. Przepraszam. Czekaj, bo ten za 11 sekund parking strzeżony zrobi. Wykonuje pracę. Czekaj, czekaj. No ale to nam trochę zabraknie. Ej, dom murowany jest do zrobienia. Okej, okay, parking strzeżony się naprawił. Co znaczy stan posiadłości zły. Zły. 13 sekund parking strzeżony. Ale kopalnia węgla brunatnego. Przypisz pracownika do sprzedaży. Cena sprzedaży zasobów. Cena zatrudnienia 70. O, sprzedał, zajebiście. 9 tysięcy, dobra. Dobra. Mamy to. Gdzie to mamy jechać? Bo nie wiem, czekaj, bo mnie kurde go nie przestać mi popychać. Go biuro, no wiem, że go biuro. Tu w dół musisz jechać. Ja cię będę prowadził, ja mam namierzone, no. Ja już to mam namierzone też. Czyli ten zdrówko. Pracownik to złoto z kopalni może sprzedawać, tylko trzeba tam ręcznie kliknąć, żeby poszedł sprzedać, wiesz? No. Jak będzie, że zasoby są 100%, to wtedy... Ja pierdzielę, stary. A prawie się udało, tak bez żadnego stuknięcia, nie? Ej, wiesz czego mi brakuje do tego, do tej sałatki? Kotleta czego? Schabowego. Kotlet schabowy do sałatki? W bułce taki, wiesz, na jak no, się brało do pracy. To tylko bogacze, stary. Kotlet schabowy w bułce. Dobra. Jak bułka z kotletem schabowym. Dobra. Na podróż i jajo jeszcze takie gotowane, kurde. Robota jest, ty tam rób, a nie, kurde, bułkę schabową. Sara, popatrz, że my tu wszyscy... O! Widziałeś, co tu trzeba zrobić? Młotem pneumatycznym? Nie. Lód, stary, rozwalić. To? Mhm. Czuję, że tu będą takie prace, że będzie trzeba coś rozwalać, jakieś właśnie takie skały zamarznięte albo coś. Marznięte. Ty, jest, kurde, lodzik. Tutaj trzeba pozbyć się. To jest tak zwany niechciany lodzik. Skute lodem to jest. Historia się rozkręca, ci powiem. Mm. Ukończ zadanie. No Enter. To jest to. Sfinalizuj, no ale to chyba nie jest jeszcze gotowe biuro. A nie, jeden na jeden, to jest gotowe. Mm. Bułka się poruszy. Dobra, mamy to. Teraz robota, stary. Rynek posiadłości, prace. O stary, o kurde, my tu nie mamy narzędzi. Jest, to znów by trzeba było zarobić. To musimy złom wozić teraz, teraz złom. Go złom. Teraz rodzina. Go złom, dostarcz pick-upa. To idę koło biura. Tylko czekaj. Zanim ten złom, to ja jeszcze raz spojrzę na ten rynek. Pokaż to jest na mapie. Nasze biuro?
Okej, okay, widzę gdzie jest złom. Chyba. Chociaż to chyba nie, może to ja siebie zaznaczę. Czy ty tu jesteś gdzieś? No jestem, w środku. A jesteś w środku, dobra. A, to może być złom, bo to rzeczywiście tam coś było z boku, jakieś kontenery. Ile nam zapłacili? Wiesz co, my nam nie płacili za tą grę, żeby grać, bo oni nam obiecali po prostu, że nam wybudują po mieszkaniu. Prośba przyjęta, Wally Scraps, rynek złomu. Dobra, mamy to. No to teraz musimy znaleźć złom. Gdzie tu jest złom jakiś? Naprzeciwko, dobrze widzę? Mhm. Czekaj, bo się zgubiłem, gdzie to. O Jezu, nie to przeciwko. To było z drugie przeciwko. Ej, patrz, Ice Road Truckers. Ice Road Truckers, kurde. W prawo. Czekaj, bo w lewo też jest. Dobra. O jest, pa. Ice Road Truckers. Ej! Co ci powiem? Co? Tu może być dobry pieniądz. Może być, tylko ty nie oddawaj tego, pamiętaj, że ja mam questa na to. Mhm. Na złom. Dobra. Co jeszcze? Chłopie, tutaj z tego auta to będzie dużo na szrot. No 81%. Tego u góry to nawet nie masz co odbijać, bo i tak bo nie będziemy. Dobra, i tutaj jeszcze. Na 91, no. I 100%. Dalej jedziesz. 6 tysiaków. Chyba, że jakaś nowa cena się pojawi. Dobra, seta. To jest to. Mamy chwilkę do przejazdu. Ja sobie tutaj jem kanapeczkę w pracy. To jakieś płoty ktoś postawił, żebym nie mógł wyjechać, stary, ze złomem. No, robota jest. Robota jest. Musi być zrobiona, nie? Chycił robota, mamy kasa. Jadymy. Powiedz mi, czy ty kiedyś oddałeś złom jakikolwiek? Mhm. Czy tak było, czy... No i co tam oddawałeś? Coś zdawaliśmy starego, nie wiem. Chyba wannę jakąś. A nie, bo to trzeba było jakoś stanąć w środku i coś nacisnąć enter, jak to ale było? Puszki zbierałem kiedyś, co ojciec na przykład miał, o, wiesz, stary, jakiś piwek czy coś, to ten, to ja te wszystkie w garażu gniotłem, puszeczki i potem jak się zapełnił taki wielki wór, wiesz, po kartoflach taka siatka jak się zapełniła, to kurde, to poszedłem na aluminium sprzedać i taki pieniądz stary. Był. Stary, no to ja też tak zawsze. Coś tam se tutaj, tato coś tam, no nie wiem, jakiś coś tam, nie wiem, powiedzmy robił, coś tam naprawiał w samochodzie, brałeś jakieś części metalowe, tu mu no. Zostały i się pytałeś, tata, mogę oddać? A tata tak, i wtedy szedłeś, stary, i wpadło 2 złote. Ale... i jesteś, kurde, królem, stary. Jak robiłem jako elektryk, to ty, były, co się stało? To były dopiero akcje, stary, ze skurowaniem. Skurowanie, kurde, mam nadzieję, że nie świeżutkiego kabla, żeście nie skurowali. Nie, nowego. Ale czasami z bardzo grubego bata z przyłączeń zostawały takie małe ścinki, na przykład po... Dobra, szukaj go. Patrz, zostawały takie po 10 cm, 15 i to i z tym już nic nie zrobisz, nie? No to no, kurde, to od razu do, wiesz, do skrzyneczki. Trzeba tak ciąć, żeby zawsze ścineczka dokładnie, została, trzeba tak obliczyć, żeby, wiesz, zawsze było trochę zapasu tego. Ty no, zepsułeś się te samochody, czy co? Ja go nie widzę. Ja też nie. Może rzeczywiście się gdzieś tu, wiesz, siulnął i jest w tym, w śniegu. Czekaj, tu jest! Nie, to nie to. Ty, on niżej jest, Jasio. Gdzie jest niżej? Ty, tu nie ma, on tu powinien być. Może tu przy drodze bardziej gdzieś w krzaku leży. Kurde, nie ma, są zbugowane. Nie, no to coś nas oszukali, nie? A ta patrz, zima pomieszała. Zima, kurde, dima. Dobra, to jedziemy tam, gdzie byliśmy wcześniej, bo tam no. Na pewno był. Ty, miejsce sytuacji awaryjnej, przyjmij. Coś ty zrobił w tym momencie. A, w gardle mi.
herbatki się muszę napić. Stary, ale był raz taki gościu w takiej firmie, z którą współpracowaliśmy. No. Co notorycznie, jak on był brygadzistą. Mm. I jak on składał szefowi zamówienia, na przykład ile trzeba kabla, wiesz, a to były kable kurde grube. To zawsze za dużo. To, a to wiesz, tam jak zetniesz powiedzmy z 20 cm tego kabla, to jest kurde koszt już, nie? Albo na przykład pół metra ci zostanie i też ty z tym nic nie zrobisz. No i on notorycznie robił z dużymi zapasami zamówienia. A nigdy tego nie widział, co zostaje, nie? Ten szef. Oj, kurde. No ale kto nakradł, to brał? Brygadzista to brał. Mm. On brał, ale to było zawsze tak, że jak on to podpinał, no, spycharkę to trzeba on mieć. Sam zawsze był, wie, że to... Ty, czekaj, bo spycharkę trzeba mieć. Jedziemy do sklepu ze spycharką. Tylko nie wiem, gdzie jest. Sklep ze sprzętem. O fuck, stary, jaki tu jest sprzęt. To jest spycharka, ale to pewnie drogie. 15 tysięcy. Dobra, Dawidek, wracam do ciebie. Nie, albo jedziemy tam, gdzie złom był. Nie wiem, Jasiu. Dobra, jestem tu przy tobie już. Gdzie ten nasz samochód? Ja, chodź, jedziemy. Bo nic nie zrobisz, stary. Bo to stary, nie mamy takiej spycharki. Ja już pojadłem kanapeczkę. Ty jak zobaczysz w ogóle, jaki sprzęt jest teraz tam do ogarnięcia, no to będziesz wiedział. To zobaczysz to. To jest to prawdziwe życie. O kurczę. Ice Road Truckers, kurde. Ice Road Truckers. Ty będziesz Iwoną Blacharczyk, a ja będę tym z brodą. Ej, ale tak mi się wydaje, że taki rok wyglądowo i posturą by pasował jako taki tracker, nie? Mm. Remigiusz, kurde, tracker, Maciaszek. Remigiusz, kurde, tracker. No, byłoby. Bo on by słuchał właśnie takiej muzyki, co słuchają, kurde. Jakiej? W podróży. Kurde, nie wiem, disco, nie wiem, co tam się słucha, disco polo? Stary. Nie, no, taki rock się słucha, taki wiesz. Takiego rocka się słucha, no jak? Dokładnie, rocka się słucha. A czy już słuchać rocka słuchającego rocka? Nie, ale wiem, że żona nie słucha rocka. Rocka, żona rocka nie słucha rocka. Wszystko wyjaśnione. Jest stary. Jak dobra, rok powiedział, że jest drzwi. Pantofelkiem i mu się to podoba, to już wszystko wiadomo. Gdzie ty tak było? Mówił, wczesny nieraz mówił, stary, dwie w vlogach. Co ty gadasz? Mówił tak, ja wiem, wy mi mówicie, że ja tam żonie robię kanapeczki, ja tam za żonę dużo rzeczy robię, bo ja generalnie, no tam mówiliście, że jestem pantofel, ale ja to lubię, mi jest po prostu, ja lubię innym osobom pomagać i mojej żonie i tak dalej. Więc kurde, jaki, to jest ty potrafisz rocka naśladować głosem, prawie nie, się, bo to myślałem, jest że to, że Remi nami tutaj na robocie jest. Nie, a to nie, czekaj, to jakiś płot. Głosem nie naśladowałem akurat. Tam was. Quest wejść na złom. No, zaraz to. Znaczy ja zobaczę, bo zobaczymy, czy będzie się za 8 tysięcy sprzedawać. Jak za mniej, to znaczy, że jeszcze wezmę Questa. Nie, za 10 tysięcy się sprzedają ostatnio. Jak za 10, jak za 8 sprzedałem przed chwilą cały bagażnik. Nie, ale streamerzy za 10 tysięcy. No Dawidek, a cię piecze, co? Ale a mnie piecze, że ale mnie dupa piecze, ale mnie dupa piecze. Opa, 10 tysięcy, ja pierdzielę, co to było. Dobra. Kurde. Ty to byś pewnie kurde 5 stówek dostał. Ja bym dostał 5. Tak, ja bym za 5 stów kurde zjadł obiad. Tą saszetkę z vanisza, kurde. Co, jaką saszetkę? No o to Jezu, co ten challenge. To się umiera. No to się umiera. A to naprawdę dzieci to biorą i umierają? Głupie. Nie, tam chyba, nie wiem, ktoś, jedna osoba podobno umarła. Czekaj, muszę questa wziąć. No ale co się dziwić, jak to są chemikalia, które służą do kurde mycia i zwalczania jakichś rzeczy, bakterii, a ludzie to kuźwa do organizmu wprowadzają, no to co tu się dziwić, no. Dobra. Niesamowite. Ile tam jeszcze ten quest będzie na spycharkę? 7 minut, no to wchodź do sklepu ze sprzętem, tylko wyjdźmy z samochodu, przeteleportujmy się. To jest tak jakbyś Janek nagrał taki filmik, że napiłem się szklanki Domestosa. Kurde, zatrułem się i umarłem. No niesamowite, nie? No kto by pomyślał? A mógłbyś nagrać, napiłem się szklanki Domestosa i jestem teraz mądrzejszy i stary, zobacz jakby dzieciaki kurde piły szklanki. Wszyscy by pili, no. Stary, mamy już tą spycharkę. Nie wiem, gdzieś trzeba chyba licencję zrobić na nią. Trzeba czy nie?
już jest. Wow, jaka spychara to jest. Czekaj, czekaj, bo tu chyba bon trzeba zrobić jednak tą licencję na nią. 10K i jak go osiągnę, to gole, żony za łyso. To stary pap, co ja robię teraz. O fuck. Nie wiem, jak do niej wejść nawet. Ej, stary, jak się ja do niej powiem, wchodzi w ogóle. Ej, wiesz, co mi napisał Hirek Widz? Napisał tak. Robię donate goal 10 tysięcy i jak go osiągnę, to gole żonę na łyso. Stary, chciałbyś to zobaczyć. Ty golisz żonę? Nie, on żonę swoją. Chciałbyś to zobaczyć, że on goli żonę. Kurde, na jak ty do niego wsiadłeś? No tędy, tą stroną. No ja próbuję ciągle i nie mogę. Janek, no patrz. Ale jak ty wchodzisz? Jadę, stary. No to jedź to, rób to, bo mamy jeszcze 5 minut. Musisz to bardzo szybko zrobić. Ale ja nie wiem, gdzie to jest. No za plecami, no. Gdzie ty pojechałeś? Ja pierdzielę, co za typ. No dajesz, stary. Stary, to jest taka ogromna maszyna, nie? Walcuj tu i walcuj to. Spycharku. No ale wybuchł te ściany, bo punktów ci nie naliczy, nie? Stary, uszkodzenie poszło. Wiem, wyburzę. Masz jeszcze 5 minut 42 sekundy, musimy zapchnąć robotę. Janek, ale coś jest nie... Jezu. No weź się wycofaj. No nie wycofam się, bo się zbugowały gąsienice. To nic, no musisz go przywołać na parking. Nie, dobra, jedziesz. Jadę. Jak ty tego w 5 minut nie zdążysz zrobić, to powinno ci minutę zająć ten test. Janek, ale no nie w momencie, kiedy się gąsienicy... No bo zamiast systematycznie zburzyć najpierw ściany, pojechać, dobra, prosto, przywalcować i tak dalej. No to się no baw. Teraz jak go kurde no, utknąłeś, to się baw, no. Ja tam nawet wejść do niego nie umiem, no bo właśnie nie wiem, nie potrafisz. Z której strony. No to ale ty podchodzisz i klikasz, a z dołu, no, dobra. F. No a gdzie tyś klikał? Zakopałem się w śniegu, stary. Trochę przypał, kurde. Dobra. Dobra. Nie mówiąc nawet, że pierwszego punktu nie przejechałeś, który miałeś przejechać. No, super. Czy to tak się robi w gry w dzisiejszych czasach właśnie? Mam nadzieję, że to wyrównanie śniegu na końcu będę mógł zrobić tam, nie? Mhm. Bo nie chcę mi się tej małej kubki. To dużą kupę. A. Powiedz mi, Janek, bo ty teraz będziesz wiedział, bo ty jesteś taki trochę na czasie podrywacz. Gdzie się teraz dziewczyn szuka? Powiedz mi, czy na Tinderze dalej, czy już nie? Wiesz co, nie mam pojęcia, gdzie ja jestem podrywacz na czasie, stary. Jak ja zamiast w sobotni wieczór zawsze był taki ukryty tinderowiec, kurde. To z Dawidkiem tańce robię. Tańce robisz. Właśnie. A mógłbyś wtedy z kobitką se potańczyć, nie? Mógłbym se, kurde. Dobra, enter. Sfinalizuj, jedziemy. No. Kurde. Mówią, że w KFC się teraz szuka dziewczyn. Już się nie wyrywa moderatorek. Nie, to już nie można tak. Dobra. Tu, przyjmij robotę. No. Przyjmij, o stary, wypadek na drodze. Ale gdzie ten samochód mam wziąć? Kurde jest, moment. Ja jak zwykle będę spychał, a ty weź gałęzie ogarnij. Czekaj, bo tam ja chcę do ciebie jakoś się przeteleportować. No tam jest. Ja się nie przeteleportuję teraz, jak to czemu? Jest na takim zadupiu. No jak ja tam się przeteleportuję? Aha, bo może ja już uruchomiłem questa, a ty nie możesz się na przykład do mnie przeteleportować? Muszę tutaj, plac budowy. Dobra. Biegnę do ciebie, kurde. Dobra, i gałęzie jeszcze. Czym ty samochodu nie weźmiesz? Nie. To jest fajniejsze. Widzę, jak tam popylasz, kurcze, po tej ulicy. Bo nie mogę złapać gałęzi, bo to jest jakieś ekstremalnie trudne. No i to jest to, Janek. Zrobione 8 tysięcy, sfinalizuj, kurde, porobiliśmy. Co? 8 tysięcy za takie... A, wiesz czemu? Bo to jest niedziela, a to była jeszcze awaria, dodatkowe pieniądze. Była dramatyczna i... Po prostu trzeba było to zrobić. Trzeba Nikt było. Tego za nas by nie zrobił. Dobra, sprawdźmy, jakie prace są, stary, teraz, bo
Możemy, moglibyśmy już coś zrobić, nie? Stara fabryka, stodoły. Pokaż na mapie. Pokaż. Posiadłości. Hangar samolotowy, stary. Hangar na sprzęt, garaże. Fajne rzeczy tutaj są. Mała kopalnia diamentów, 14 tysięcy. Czekaj, gdzieś tu samochód, gdzie ty jesteś w ogóle? To jest mapa diamentowa. Ostatnią robotę robimy. Dobra. I koniec, bo nie będę w niedzielę tyle. Nie byś tyle pracował w niedzielę? Nie będę. Gdzie jedziesz? No jadę tam na to taką w stodoły czy coś takiego. Mhm. 600 metrów jeszcze. Jezu, jak oni jeżdżą. Mogliby w grach już zrobić to AI takie, żeby potrafiły NPC prowadzić samochody. To by było fajne. To by było coś, nie? W końcu jakiś postęp. A nie już od pierwszego GTA, tylko wszyscy się obijają o ciebie. Stary, tu jest miasto. Ja obserwuję cię. Gdzie ty tam dojeżdżasz? Jak ty mnie obserwujesz? Na mapie? No bo jak tam odkryjesz tą miejscówkę, to ja wtedy się tam teleportnę. Tak będzie, tak będzie. Dokładnie tak. Na mapie, sprawdzę. Tu jest jedna robota. Ale my jedziemy do tej. Ja, to się nażywa. Odkryte? Tak, stodoły przyjmij. Jestem. To są te stodoły. Ja, potnij metalowy. Zbuduj barierki, potnij. Zbuduj barierki. Ja już wyciągam piłę. Ale jak tam wejść do środka? Ja już jestem w środku. O stary, tu trzeba po drabinie wchodzić i ciąć, bo one są wzmacniane specjalnie na suficie. O kurde, panie. A ty masz w ogóle uprawnienia do pracy na wysokości? Na drabinie? No stary, no ale nie pracuję przecież na drabinie, tylko wlazłem po drabinie. To chyba włazić mogę. No nie. No jak nie mogę włazić po drabinie? Stary, nie możesz po drabinie włazić. Ale to była taka drabina przy ścianie, tak jakbyś po klatce schodowej. No i co z tego, jak jest powyżej 2 metrów, stary, koniec świata, już nie możesz. A jak masz schody, to też musisz mieć uprawnienia? Bo nie, wchodzisz po schodach powyżej 2 metrów. Nie uprawnienia, musisz mieć badania lekarskie, że ci się kurde nie zakręci w głowie, bo możesz spaść. Nie wiem, czy to tak naprawdę. Ja kurde, jak byłem na tych badaniach, to gościu tylko, wiesz co zrobił? Proszę stanąć na jednej nodze. Ma pan jakieś problemy? Coś tam pan pije, pali, problemy z sercem? Nie. No to dobra, no to ty powiedziałeś, wszystko z powyższych. Piję, a ja poproszę. Oj, to tak było właśnie. No i teraz spychareczka, stary, ale ja biorę, bo ty się w śniegu zakopujesz zawsze. Zawsze się da. Dobra, ja idę, będę lał wodą. Lej wodą. A tu nie trzeba chyba przez śniegu pełno. A to jest woda ciepła, wiesz? O stary, czekaj, bo tu trzeba to upuścić. Bo są te. Czy ja coś zniszczyłem, czy myśmy coś zarobili? Hydrancik. Stary, bo my zakurzenie tutaj, cała wieś obserwuje nas, jak my tu pracujemy, jaki my przykład dajemy. No a później będzie, że smog w całym mieście, stary, że czujnik PM wywaliło w kosmos, bo stał obok naszej działki, a myśmy tu akurat. Sucha woda. Tak, to jest sucha woda. Ty patrz, jak to się trzyma w ogóle, kurde jaki. Drewno to jest jednak taki materiał konstrukcyjny, stary. Drewno to jest ogółem drewno. To... to jest najmocniejszy, nie? To jak ten bambus zawsze było, że dzieci w szkole mówiły, Jezu, ale znasz najmocniejszy materiał na świecie? Bambus. To ja u mnie tak nie gadały, wiesz? Czekaj.
Bo u mnie raczej dzieci generalnie wiedziały coś na temat tak? świata. A nie było tak, że stary, że nie oglądałeś Czarnej Pantery, oni stary tam... Tak, z bambusa było, wszystko. Było, że oni stary są najsilniejszą rasą na świecie, czarni, bo wszystko z bambusa, stary, on jest najmocniejszy. I oni mają super bohaterów na bambusie, stary, cała technologia oparta. Czyli ich super bohaterowie to w ogóle co? Na bambusie na przykład latają, a i on ma nunchaki kurde z tego, tak. z bambusa. I masz taki pancerz z bambusa. Wiesz, co chodzi. Ile nam za to płacą? 10 tysięcy. Ale to za jeden stream. Janek, nie wiem jak tobie, czy tę inną kwotę zaśpiewali. Czekaj, bo ja mam 18% w ogóle tego, weźmy tu. Gdzie jest palnik? 7, 6, 4. Dobra. Dobra. Myślę, że chodzi o taki metal. No to jest taki naturalny metal. Co? Prawda? Bambus. Drewno? Bambus, no. Bambus stary w technologiach lotniczych na przykład. O kurde, jakbyś zbudował taki kadłub. Ja myślę, że jakby ten Tupolew był z bambusa, to pa. By nigdy nie doszło. A jaki do zarobek na tym będzie? Stary! No 11 tysięcy. Suma, kurde. A jeszcze żeśmy 5 chyba nie A to dopiero jest. A nasza firma dopiero się rozpędza. Dopiero zaczęliśmy na tej mapie. A kto wie, ile jeszcze map jest? Dobra. Stary, już jakaś... mam 23 tysiące. Nie, no nie wierzę. Dobra, koniec. Robimy, ale tylko przegląd jeszcze zrobię. Co tu będzie? Bo jest mała kopalnia, hangar, bla bla bla. Stary, rynek, posiadłość. 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 Stara fabryka, drewniany stary. Most. O stary, drewniany most. Most, to zaczniemy. Yes. A nie, bo tam potrzebna jest mini ładowarka. Jest. Ale to już chodźmy do sklepu i kupmy sobie mini ładowarkę. No albo nie chodź. Kupmy, tylko popatrzmy na nią. O, żeby kurde. Ludzie byli rozgrzani na następny stream i mówili, dobrze. Jezu, ale będzie się działo. Ty, patrz co tu jest. Padł na tego. O Jezu. Pycharko, ładowarko, koparko. Idę zobaczyć. Podobnie. To jest bydlak. A jest tutaj taki skorpion. Nie kupiono tego pojazdu, nie, ale to jest to, popatrz, to jest to. Stary. Patrz, jaki on jest stary. To jest to? Mini ładowarka, tak? I to jest o, fajne, stary, żądło. Żądło. O, taki kolec ma. U mnie kolec, na budowie wiesz, tak. Kuje. Kuje. Ty, a co tam jest? Ej, a tam jest sklep z narzędziami, może mają coś fajnego. Zimową piłę. Stary, tarczową, wiesz co tam mają? Nitkę ten, kurde, sznurek z kredą, żeby sobie strzelić na ścianę. Kurde. Ładunki wybuchowe. Stary, jak nakupił, ty, jak poklikał. Kupię, stary. Za 3000 mamy, kurde, będziemy wysadzać. Ale to nie dziś już, to już nie dziś. To następnym razem. Następnym. To już przygoda musi trwać.